Dzisiaj nie będzie słodko i kolorowo. Dzisiaj będzie o potworze, który drzemie pod powierzchnią Dublina i z którym zmierzyć się muszą wszyscy ci, którzy chcą tutaj zamieszkać. Mowa o kryzysie mieszkaniowym. Mam na imię Kaśka i witam Was na kanale Wałkowanie Świata. Zaczynamy! Dublin mierzy się z kryzysem mieszkaniowym i z rosnącą falą bezdomności, ale nie zawsze tak było. Kiedy rozmawiałam z ludźmi, którzy mieszkali tutaj, zanim ja przeprowadziłam się do Dublina, to usłyszałam, że jeszcze w 2015 roku sporadycznie można było zobaczyć takie obrazki, gdzie w centrum miasta wieczorami rozstawiały się namioty, w których mieszkają bezdomni. Teraz można je zobaczyć znacznie częściej i nie tylko w centrum miasta, ale również wzdłuż brzegu rzeki, od centrum aż do samego portu. Oczywiście każde duże miasto mierzy się w jakimś stopniu z bezdomnością, ale ten problem tutaj ostatnio nasilił się bardzo mocno. Gdybyście zapytali Dublińczyka, co jest powodem, to usłyszelibyście, że działania rządu, który pozwolił na niekontrolowany wykup nieruchomości przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe. Tanisha, you need to get real. You live in this city, you should understand what is happening. 6 out of 7 homes in this city are apartments. 95% of them have been bought up by institutional funds. I co wobec tego się stało? Po pierwsze, w rękach inwestorów jest większość nieruchomości, więc oni mogą dyktować ceny rynku, no i je dyktują. Ceny mieszkań, ceny nieruchomości idą w górę. Po drugie, w większości te nieruchomości zamieniono na luksusowe apartamentowce, w których znajdują się głównie kawalerki dla singli, więc tym samym pokazano środkowy palec rodzinom z dziećmi. Oczywiście łatwiej jest wynająć 4 niewielkie kawalerki niż jedno duże mieszkanie, no i nie czarujmy się, jest to oczywiście bardziej opłacalne. Rośnie tutaj też ilość mieszkań wynajmowanych pod Airbnb. Sorry. Po trzecie, tak naprawdę to zmniejszyła się ilość mieszkań. I to jest paradoksalne, bo w Dublinie buduje się cały czas. Nawet za mną możecie zobaczyć ogromny plac budowy. Ale tak naprawdę inwestorzy myślą o tym, żeby te nieruchomości czy tereny pod nieruchomości, które nabywają, przeznaczyć później na hotele, na lokale usługowe czy na biurowce, bo to jest po prostu bardziej opłacalne i trudno się dziwić, że inwestorzy chcą po prostu zarabiać. Dodatkowym problemem jest prawo, które nie chroni lokatorów. Bardzo łatwo tutaj o eksmisję i w zasadzie z dnia na dzień można wylecieć na bruk przez, w zasadzie widzimisię właściciela i już kilkukrotnie słyszałam o takich sytuacjach. Rosnące ceny czynszów spowodowały, że ludzie zaczęli naciskać na rząd, żeby rząd w końcu coś zrobił w tej sprawie. No i rząd w końcu coś zrobił, ale była to chyba najgłupsza rzecz, jaką mógł wymyślić, a mianowicie zrobił dofinansowanie do czynszów. Nie będę się zagłębiać w to, na czym to dokładnie polega, ale chodzi o to, że musisz zgłosić, że chcesz otrzymać taką dotację i rząd częściowo opłaci twój czynsz. Do czego to doprowadziło? Ano do tego, że czynsze wzrosły jeszcze bardziej. Szacuje się, że od 2014 roku czynsze w Dublinie wzrosły 100%. Ulica nazywa się Sheriff Street i jeszcze do niedawna była uznawana za jedną z najniebezpieczniejszych w Dublinie. Narkotyki, pojedynki gangów, szczególnie w latach 80., 90., wiecie jak się nazywała? Nazywano ją narkotykowym supermarketem Dublina. Ale ona wyglądała niegdyś troszeczkę inaczej. Tutaj były szczególnie takie niskie zabudowania, z tego co możecie zobaczyć, niewiele już po nich dzisiaj zostało. A teraz ciekawostka. W jednym z domów, które już dziś są zburzone, mieszkał koleś, który jest uważany za jednego z najlepszych folkowych muzyków Irlandii. Nazywał się Luke Kelly, a jego głowa zdobi skwerek tuż u wejścia do Sheriff Street.
Jeśli przejdziemy się teraz Sheriff Street, to zobaczycie, że jest to jeden wielki plac budowy. Inwestycji jest mnóstwo. I dobrze, ale problemem jest to, kto jest właścicielem większości tych nieruchomości. W zasadzie to można powiedzieć, że właścicielem całej tej dzielnicy jest ta właśnie grupa. Ta sytuacja jest szczególnie ciężka dla ludzi młodych, którzy dopiero wchodzą w życie, dlatego że wpadają w coś, co się nazywa spiralą najmu. Kiedy raz zaczną wynajmować, nie są w stanie już odłożyć pieniędzy na to, aby kupić sobie mieszkanie własnościowe. Drugą taką mocno poszkodowaną grupą są tacy ludzie jak my, którzy przyjeżdżają tutaj na jakiś czas do Dublina, nie po to, żeby zostać i kupić sobie mieszkanie, tylko na jakiś czas w celach zarobkowych. Tak naprawdę dlatego, że wynajem mieszkania pochłania znaczną część dochodu. Sami zobaczcie, z jakimi cenami muszą się mierzyć ludzie, którzy chcą tutaj zamieszkać. Wejdźmy sobie na stronkę internetową. Jak widzicie, 1500-2000 euro, można drożej. To wszystko zależy od tego, w jakiej lokalizacji, czy na linii komunikacji miejskiej i tak dalej. Mniej więcej trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu 2000 euro z opłatami i to jest taka, uważam, że okej cena, jeżeli chce się mieć też w miarę przyzwoite mieszkanie. Mieszkania najczęściej wynajmuje się tutaj na minimum rok. Ale powiecie, że wynajem jest droższy, no ale z drugiej strony, będąc tutaj, zarabia się też dużo więcej niż w Polsce. No więc zobaczmy teraz, jaka jest średnia zarobków w Dublinie. Nie zapomnijmy, że ta kwota podlega opodatkowaniu, więc sprawdźmy jeszcze, ile to jest na rękę. Przy 41 tysiącach euro rocznie na rękę miesięcznie wychodzi jakieś 2600. Więc jeżeli weźmiemy, że 2000 to jest koszt najmu mieszkania, to zostaje nam około 600 euro na życie. Czy to jest dużo, czy da się coś z tego zaoszczędzić? Weźcie pod uwagę, że tutaj życie jest też dużo droższe niż w Polsce. Najlepiej jest jak najszybciej kupić mieszkanie, więc zerknijmy sobie jeszcze, ile tutaj kosztują takie mieszkania. Przyjmijmy średnio, że jest to 200 tysięcy euro, aczkolwiek mówi się, że w Dublinie jest ciężko teraz już kupić coś poniżej 300 tysięcy euro. Na każdy taki zakup są castingi, ceny są podbijane i tak dalej. To jest bardzo trudna sprawa i tak naprawdę całość nadawałaby się na kolejny film. Więc jeżeli chcemy kupić mieszkanie, zapewne nie mamy takiej gotówki dostępnej, więc musimy się ubiegać o kredyt. Jak to wygląda? Oczywiście, żeby dostać kredyt, to trzeba spełniać pewne warunki. Jednym z ciekawszych jest to, że nie możesz się ubiegać o więcej niż 3,5 raza tyle, ile zarabiasz. Więc przyjmując, że zarabiasz średnią dublińską, łatwo jest wyliczyć i zobaczyć sobie, na co będziecie stać i czy w ogóle będziecie stać na mieszkanie czy dom, który
Ci się podoba i który chcesz. Drugi paradoks jest taki, że często instytucje, które przyznają kredyty, są równocześnie tymi samymi, które posiadają nieruchomości na wynajem, więc łatwo się można domyślić, że nie leży w ich interesie to, żebyś taki kredyt dostał. Razem jest łatwiej, to znaczy we dwójkę macie większą zdolność kredytową i możecie dostać po prostu więcej, więc dochodzi do takich paradoksów, że ludzie parują się specjalnie po to, żeby uzyskać zdolność kredytową. Absurd. Tak więc mamy taką sytuację. Po pierwsze, wielu ludzi nie stać na wykup własnościowego mieszkania w Dublinie. Po drugie, wielu ludzi nawet nie stać na to, żeby mieszkać w Dublinie, dlatego też mieszkają na obrzeżach albo w innych miastach i muszą się później mierzyć z tym, że ten dojazd do centrum, do pracy zajmuje im bardzo dużo czasu. Z drugiej strony, patrząc, mamy tych inwestorów. Inwestorzy zarabiają coraz więcej, inwestują coraz więcej, to jest już takie rozpędzone koło i taka rozpędzona machina, którą nie wiadomo, czy w ogóle da się zatrzymać. Póki co szacuje się, że przez najbliższe 2 lata nic się w tej sprawie nie zmieni i ceny nieruchomości w Dublinie będą nadal szybować w górę. Ale teraz nadstawcie ucha, coś Wam powiem. Pojawiły się takie projekty, żeby opodatkować tych inwestorów i opodatkować te nieruchomości, które są przeznaczone na inwestycje. No ale niestety póki co rząd nie chce się na to w ogóle zgodzić. W konsekwencji tego wszystkiego pozostaje nam rosnąca fala bezdomności, no i frustracja oczywiście ludzi. Wiem, że ogląda mnie sporo osób, które mieszkają w Irlandii, ale również osoby, które już z Irlandii wyjechały, więc jeżeli chcecie, jeżeli macie ochotę, to podzielcie się w komentarzach waszymi historiami z wynajmu albo może z próby zakupu nieruchomości. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, który jest taką zgniłym listkiem czterolistnej, szczęśliwej irlandzkiej konieczynki. I jeżeli coś się szybko w tej kwestii nie zmieni, to z tej czterolistnej szczęśliwej konieczynki pozostanie nam tylko zwykła trzylistna.